Święty Leon urodził się w Alzacji 21 czerwca 1002 roku. Ojciec jego miał imię Hugo, a matka Helwida. Oboje pochodzili ze znakomitych rodzin połączonych z domami panującymi i byli bardzo pobożni. Matka, gdy go jeszcze w łonie swoim nosiła, miała sobie objawionym, iż dziecię jej będzie bardzo miłe Bogu i w tymże objawieniu otrzymała polecenie, aby mu dać imię Bruno. Gdy przyszedł na świat, miał na ciałku kilkanaście znaków w kształcie wyraźnych krzyżyków, co pobudziło w tym bardziej świątobliwą matkę, że go od lat najmłodszych do pobożności wprawiała. W piątym roku powierzyła jego wychowanie Bertoldowi, biskupowi Tul, prelatowi wielkiej świątobliwości, który kształcąc go w naukach, ćwiczył go szczególnie w cnotach chrześcijańskich. W młodym wieku ciężko zapadł był na zdrowiu, lecz kiedy już żadnej nie było nadziei, aby go od śmierci wyratowano, okazał mu się we śnie święty Benedykt i cudownie go zleczył. Po ukończeniu nauk wstąpił do stanu duchownego i zostawszy kanonikiem, wysłany był na dwór cesarza Konrada, swojego bliskiego krewnego. Tam odznaczył się taką dobrocią, uprzejmością i miłosierdziem dla ubogich, że dla rozróżnienia go od kilku innych księży tegoż imienia przezwano go Bruno Dobry. Dowiedziawszy się, iż cesarz Konrad zamyśla uczynić go biskupem i zamierza obsadzić na najbogatszej w państwie swoim stolicy, naprzód opierał się temu długo, a gdy musiał ulec woli cesarza, wszelkich dołożył starań, aby się mu dostało jak najuboższe biskupstwo. Jakoż został biskupem Tul, które było jedno z najmniej uposażonych w całym cesarstwie. Pierwszym jego staraniem po objęciu rządów diecezji było wprowadzenie właściwej karności w duchowieństwie świeckim i ścisłego zachowania reguł po zakonach tak męskich, jak i żeńskich. Wybudował klasztor w mieście Porstwawie dla zakonnic, które tam obsadził, pod przełożeństwem znakomitej i wielkiej świątobliwości pani imieniem Berzena. Jałmużny czynił tak hojne, że bardzo często sam bywał w niedostatku. Codziennie kilkunastu ubogich przyjmował do własnego stołu i umywał im nogi na pamiątkę wieczerzy pańskiej. Posiadał łaskę rzewnej pobożności. Przy mszy świętej i przy odmawianiu pacierzy kapłańskich zalewał się łzami. W chwilach wolnych od obowiązków swego pasterstwa pisał hymny na cześć świętych, a przy tym znając dokładnie i muzykę, układał do nich śpiew odpowiedni. Słodycz, pokora i miłość, z jaką był dla każdego, zjednała mu wszystkich serca, a że obok tych przymiotów posiadał i dar wymowy, stąd w kazaniach, jakie ciągle miewał, najzbawienniejszy wpływ wywierał na powierzoną sobie trzodę. Nie zabrakło mu też i pola do objawienia cnoty pokory i miłości nieprzyjaciół. Ponieważ wielkim był u cesarza poważaniu, zawistni ludzie wszelkimi sposobami starali się mu szkodzić. Znosił to wszystko najcierpliwiej i najotwartszym wrogom swoim, gdy tego potrzebowali, właśnie wpływem swoim u dworu różne łaski wyjednywał. Używany był przez cesarza do różnych najważniejszych spraw kraju i wiele się przyczynił swoim poselstwem do króla francuskiego Roberta do ustalenia pokoju między nim a Konradem. Co roku udawał się do Rzymu dla uczczenia tam grobu świętych apostołów i oddania czci należnej najwyższej głowie kościoła. W roku 1048 znajdował się na walnym sejmie w mieście Worms, na który cesarz Henryk II zwołał był wszystkich biskupów i książąt cesarstwa dla położenia tam szerzącemu się rozdwojeniu w kościele z powodu nieprawnego obioru na papiestwo Benedykta IX. Tam właśnie, wbrew jego woli, gdy najmniej tego spodziewał się, obrano świętego Leona papieżem, upatrując w nim te wysokie zalety, jakie szczególnie w tak niespokojnych dla kościoła czasach były w najwyższym pasterzu niezbędnymi. Piszą, iż mowa, jaką miał wtedy do zgromadzonych ojców soboru, w której prosił ich i zaklinał, aby inny wybór zrobili, była arcydziełem wymowy, a co dla niego nierównie zaszczytniejszym, dowodziła w nim najgłębszej pokory. Nie mogąc już tego odwrócić, udał się do Rzymu w odzieniu ubogiego pielgrzyma i pieszo, a jako spadkobierca i władzy i sposobu życia świętego Piotra Apostoła, zasiadł na stolicy apostolskiej, przybierając imię Leona IX. W drodze tej miał kilka cudownych widzeń, w których Pan Bóg nakazywał mu jak najtroskliwsze staranie około przywrócenia Kościołowi, oblubienicy Syna Bożego, jej pierwotnej i właściwej świetności i wskazał mu wtedy szczególne i najwłaściwsze ku temu środki. Zwoływał też kilkakrotnie sobory i osobiście na nich przewodził. Na takowych pomiędzy innymi najniezbędniejszymi postanowieniami ogłoszone zostały najsurowsze kary kościelne za małżeństwa kazirodzkie, będące ówczesną plagą kościoła, jako też i dotknięto klątwą występek świętokupstwa, pozbawiając władz biskupiej tych, którzy okazali się winnymi tej zbrodni. A także głośne podówczas, a bezbożne błędy Berangera potępione zostały i sam święty Leon uczonym dziełem wyświecał je i zbijał. Pomimo słabego zdrowia, wiódł życie bardzo umartwione. Ścisłe zachowywał posty i wiele godzin w nocy poświęcał modlitwie. Odbywał przy tym dla ważnych potrzeb kościoła długie po różnych krajach podróże. Będąc we Francji, w mieście Reims, wydobył zwłoki świętego Remigiusza, głównego patrona Francji, i z wielką uroczystością umieścił je w kościele opactwa pod jego wezwaniem wzniesionego.
W wielu innych krajach podobnym obrzędom osobiście przewodniczył, przy których licznie zgromadzone ludy garnęły się do sakramentów świętych i słuchały nauk miewanych i przez samego papieża, i przez kapłanów umyślnie do tego wybranych. Przy końcu papiestwa świętego Leona, Normanowie, napastniczy niespokojny naród, zagrabili byli kilka prowincji włoskich do stolicy apostolskiej należących. Papież zawezwał pomocy wojsk cesarskich, lecz te pobite zostały i sam ten Ojciec Święty naprzód oblężony w zamku, do którego się schronił, wzięty został do niewoli i uwieziony do miasta i twierdzy Beneventu. Zatrzymany tam był przez rok cały, lecz Normanowie, uderzeni jego świątobliwością, obchodzili się z nim z największym uszanowaniem. Święty Leon zaś przez czas pobytu swojego w tej niewoli podwoił martwień ciała i największą część dnia i nocy przepędzał na modlitwie. Sypiał na gołej ziemi, przykrytej dywanem, biorąc kamień pod głowę. Przy tym, o ile mu na to starczyło, wspierał ubogich w mieście, w którym był zatrzymany, i sam ich nawiedzał. Razu pewnego, udając się wśród nocy zimowej do kościoła nieco odległego do swego mieszkania, i to według swego zwyczaju idąc bez obuwia, spotkał biednego trędowatego leżącego przy ulicy i drżącego od zimna. Wziął go na barki i poniósł do swego mieszkania, chcąc go umieścić w łóżku własnym, bardzo wygodnym, a na którym sam nigdy nie sypiał. Lecz gdy wchodził do komnaty, trędowaty znikł nagle, z czego poznał święty, iż był to sam Pan Jezus, który chciał przez to dać mu sposobność do czynu tak wielkiego miłosierdzia. Po roku pobytu swego w Benewencie zapadł na zdrowie i poczuł, że bliskim jest śmierci. Zapragnął udać się do Rzymu, na co Normanowie nie tylko zezwolili, lecz go sami zanieśli, gdyż dla słabości zdrowia już inaczej podróżować nie był w stanie, aż do miasta Capui i tam ze łzami pożegnali, bowiem nie jako swojego niewolnika, lecz najukochańszego pasterza go poczytywali. Wróciwszy do Rzymu już bardzo chory, przywołał do siebie kardynałów, biskupów i całe duchowieństwo i długo miał do nich przemowę, udzielając im najzbawienniejszych upomnień jako najwyższy pasterz. Potem kazał się zanieść do kościoła świętego Piotra, gdzie przyjąwszy ostatnie olejem świętym namaszczenie, w te słowa głośno się modlił. Panie nieprzebranego miłosierdzia i odkupicielu ludzi, Tyś jedyną moją nadzieją i moim ratunkiem. Jeśli chcesz, abym jeszcze pracował około zbawienia ludu Twojego, nie uchylam się od trudu, lecz jeśliś postanowił wziąć już do Ciebie sługę Twego, racz nie przedłużać mojego wygnania. Zanieśli go na powrót na łóżko, wysłuchał jeszcze mszy świętej, przy niej przyjął wiatyk, a prosząc, aby go samego z Bogiem zostawili, skonał spokojnie podczas dziękczynnych modlitw po przyjęciu przenajświętszego ciała Pańskiego. W chwili jego śmierci wszystkie dzwony przy kościele świętego Piotra same zaczęły dzwonić żadną ludzką, nieporuszane ręką. Za życia wiele uczynił cudów. Uzdrowił 500 osób dotkniętych morowym powietrzem przez podanie im do picia wina przez niego święconego i dotkniętego relikwiami świętych. Przybywszy razu pewnego nad rzekę Nerę, tak wezbraną, że od kilku dni nikt przez nią przeprawić się nie mógł, znakiem krzyża świętego w tejże chwili sprowadził jej wody do zwykłego koryta. Po śmierci także licznymi zasłynął cudami.